Bardzo miło mi jest poinformować Państwa, że nadeszła wiekopomna chwila, w której otwieramy kolejną placówkę konsularną, dyplomatyczną w Krakowie. Konkretnie otwieramy konsulat Królestwa Metawery. Miło mi z tego powodu powitać Państwa w konsulacie, gdzie obok zaszczytnych gości w postaci Jego Ekscelencji Konsula Generalnego Królestwa Metawery Piotra Szmitka. Pani Prezes Fundacji Paryż Marleny Niestrój. Pana Dyrektora Piotra Cypryńskiego, który reprezentuje Bunkier Sztuki. Mogę Państwo podziwiać dowody istnienia Państwa Metawery, a w postaci artefaktów zgromadzonych w konsulacie. Drodzy Państwo, chciałbym prosić o kilka słów Pana Dyrektora Piotra Cypryńskiego. Szanowny Panie Konsulu, Szanowni Państwo, ja chciałem swoją wypowiedź zacząć od wyrażenia żalu, że zostanie ona skonstruowana w języku metaweryjskim. Fonetyczne piękno tego języka, zawiłości składni, ale też niezwykłe zasady rządzące słowotwórstwem tego języka urzekły mnie od pierwszej chwili, kiedy miałem okazję się zetknąć z językiem metaweryjskim. Mam nadzieję uzupełnić ten dotkliwy brak w mojej filologicznej edukacji już niedługo, ale nie uprzedzajmy faktów. Ja nigdy nie miałem wątpliwości co do istnienia państwa Metawery, więc tutaj wspomniane artefakty są w pewnym stopniu przekonujące, natomiast obserwując rozwój państwa Metawery, rozwój gospodarczy na przykład oparty na wydobyciu imaginatu, także rosnącą tożsamość narodową, obserwując też w jaki sposób państwo Metawery inicjuje i kształtuje relacje dyplomatyczne z państwami ościennymi, nie mam wątpliwości co do jego potencjału. I chciałbym dzisiaj powiedzieć, że dobrze się stało, że w końcu ten konsulat został otwarty. Dorzucamy tutaj taką naszą małą cegiełkę ze strony Bunkra Sztuki, bo zdecydowaliśmy się na udostępnienie części pomieszczeń galerii na stworzenie punktu agitacji konsularnej. Ten punkt agitacji konsularnej będzie otwarty przez niemal miesiąc. W godzinach od 10 do 20 w punkcie będzie można załatwić kilka takich prostych spraw, jak na przykład złożenie wniosku o paszport, będzie można uzyskać informacje na temat kultury, gospodarki, historii państwa Metawery. Także serdecznie zapraszam też, jeżeli będziecie Państwo zainteresowani załatwianiem prostych spraw konsularnych do Bunkra. W zasadzie ode mnie tyle. Chciałbym przekazać teraz głos Jego Ekscelencji konsulowi. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa. Wystąpienie pana konsula będzie tłumaczone w czasie rzeczywistym, ponieważ odbędzie się w języku metaweryjskim. Bardzo proszę. Mr. President, Pane Le Pen, OKSO Telekonsuli, Dorecy i Swinka. Panowie prezydenci, panie i panowie posłowie, panowie konsulowie, drodzy goście. Io volik ak reforma che la cona spontanea consente o è io che vito la maya crollava te a sana di yuqua che se una la matavera orki che se a fa. Chciałem w formie tej krótkiej, spontanicznej wypowiedzi wyrazić moją radość z powodu waszego przybycia na tak ważną dla państwa Metawery uroczystość. Ki on pun ha uno he di ke rastre po keno sanala kona a he. To dla nas wielki zaszczyt gościć tak zacne grono. Kolo primo ka het fonen in sin Europe
realità u ekeno sonde le karofe in un kompe. Energia na le kun hare se ne vede o non vede, ako posle o non posle, e kolahe en on prohibando. Po raz pierwszy w dziejach tej części Europy rzeczywistość ujawnia całą złożoność swojej struktury i pozwala na zaistnienie zjawiska, które jak dotąd pozostawało w ukryciu, kumulując energię na pograniczu tego, co widzialne i niewidzialne, dozwolone i niedozwolone, legalne i nielegalne. Metavera imperus te la rana dia liber con, che sa pleno calasate, allo belluno che cufo e si orecheva hante di questo pastrello e chio e la c'era nun horizon tres trecof stropla egio e sanha dicala valori. Monarchia Metavery to kraj wolności. Kraj pełen nie tylko czarownych zakątków, pięknych widoków, ale i forsownej pracy nad zdobywaniem nowych horyzontów, wykuwaniem nowych pojęć. No te exista, ale kruna de la portugiasi egulasi de lo aesa blama del materialismo ha che offerto te una formula di cales globale Cristo a cuore von valori anto che nuo prima de eco la frontera delle caco o il signo te a sistema o le cron sarterica e tale rida materializzante o dica pensarte. Nasze istnienie, ukryte do tej pory oczom ludzi zaślepionych materializmem, oferuje dziś jedyną realną formułę wyjścia z globalnego kryzysu wartości. Przyjmiemy w nasze granice każdego, komu ramy systemu ograniczają możliwość materializacji myśli. La esplorazione ha riconsante immaginato e pona per sé in una pernada del mondo di Cristo. Nasza gospodarka oparta na wydobyciu i przetwarzaniu imaginatu pozwala nam unikać tak powszechnego dziś na świecie kryzysu. Metaverus historii a ese ricco Alessandro e tutta se la paleolito per il una da intra e società tira calofora lui alla lutta e andare che chione a tara dalla stessa ma metteria la realtà un cadrule da sa realtà del corpo. Historia Metavery jest bogata i sięga okresu paleolitu. Gdy inne społeczności walczyły o pożywienie i dach nad głową, Metaveryjczycy obserwowali rzeczywistość i kadrowali ją przy pomocy ramek, których pierwsze przykłady sięgają epoki brązu. Si, are to, ok. Legendarlo da serpantonanta de la cu, a, cu se si pur santa avale du cuo sa en ha eco Legendarny wąż ku zjadał samego siebie i znikał w innym wymiarze. My również konsumując znikamy. La realitum per cosa la crisa passe cun era surpanta una perda lì a la manaca pa opa ersta na una cala realità. Rzeczywistość przeżywa kryzys, bo jest przeciążona. Straciła odporność, bo opieramy się tylko na niej. Rzeczywistość słabnie.